Kiedy spotykamy się na kolegium redakcyjnym i omawiamy przyszłe tematy do filmów, zawsze na początku dyskusji przypominamy sobie, że obiecaliśmy nie wtrącać się w bieg różnych wydarzeń, wydawać szczegółowych opinii, ani wspierać proszących nas o to ludzi, którzy sprzedają wątpliwe artefakty, jak chociażby kamienie sprowadzane z Himalajów, być może sprzed wejścia do Szambali, które leczą ludzi ze wszelkich chorób za jedyne 25 tysięcy złotych. Jednak kiedy widzimy, co się dzieje wokół ludzi, jak są rozszarpywani przez podstępnych innych ludzi, którzy, aby zachować swoją egzystencję, zniszczą każdego, kto posiada choć coś drogocennego dla nich. To przerażające, jak nagle powstają przeróżne instytuty, gdzie hurtowo przekazuje się pseudowiedzę, którą cwaniacy i manipulanci zaczerpnęli z książek kupionych na bardzo popularnym serwisie aukcyjnym noszącym włoską nazwę Tempa. Każdy wykład kosztuje od 50 do 250 zł, a nawet wyżej od osoby. Sale napycha się do granic dobrego samopoczucia. 20-30 ludzi robi dobrą kwotę. A łatwowierni ludzie, pchani chęcią zdobycia wiedzy i zdrowia dla siebie i bliskich, wpadają w pułapkę ludzi pająków. Obserwując w ogóle zachowanie ludzi, bardzo łatwo jest im przypisać odpowiednie cechy zwierząt żyjących na ziemi. I tu nie należy się obrażać. Kiedy pogromcy mitów w swoim filmie przedstawili rezonator Tesli, kiedy medycyna ogłosiła, że za pomocą odpowiednich wibracji skupionych ultradźwięków są w stanie niszczyć komórki nowotworowe, kiedy ponownie zwrócono się w kierunku częstotliwości Rifla, kiedy z zaułków nowojorskich dzielnic powychodzili ci, co nakładają ręce na ludzi, lecząc ich biopolem o odpowiednim rezonansie, kiedy w końcu sam Einstein stwierdził, że cały wszechświat rezonuje. Cwaniacy i gwałciciele sztuki, amatorzy i manipulanci, nieuki i oszuści stwierdzili, że nie popuszczą i zrobią coś, na czym zarobią krocie. Wystarczyło zobaczyć kilka filmów dokumentalnych, poćwiczyć na garnkach i szklankach w domu i już można było kupić na pewnym portalu aukcyjnym gongi, misy, a nawet dzwony, a to wszystko oczywiście prosto z Tybetu, od tajemniczych, nigdy przez nikogo nie widzianych mnichów, zamkniętych na szczycie niedostępnej góry, gdzie w swoim klasztorze od tysięcy lat medytują i przekazują swoją leczniczą wiedzę za pomocą uderzeń w gong, misę czy też dzwon. A jak już się to kupiło, to teraz kilka filmów na YouTubie, profil na Facebooku i już zaczyna się kręcić biznes, który z leczeniem dźwiękiem, otwieraniem duszy zupełnie nie ma nic wspólnego. A propozycje kierowane w stronę doświadczonych przez życie, niekiedy samotnych, nie mogących się odnaleźć kobiet, są niczym lizak dla małej dziewczynki z przedszkola. Sekciarskie wręcz podejście i omamianie dorosłej osoby. Wśród naszych znajomych współpracowników są różni ludzie, którzy są zawodowcami, każdy w swojej dziedzinie od przeszło 30 lat. Kiedy w stronę muzyka, kompozytora, akustyka, który od 20 lat bada wpływ częstotliwości drgań ciał stałych na procesy podnoszące zdrowie lub je degradujące, skierowaliśmy pytanie, co może w sobie zawierać jakaś dziwna forma muzyczna nosząca tytuł Wyzwolony taniec rozgrzanej macicy, odpowiedział nam prosto. Brzmi to jak brzmi, ale taka jest prawda. Te kompozycje, które są zbiorem nieprzemyślanych, spazmatycznych uderzeń w cokolwiek, wynikają z chorej wyobraźni, która nie ma walorów do wykorzystania w tworzeniu boskiego dzieła. Jakim jest następująca po sobie harmonia dźwięku? Ale chce koniecznie zaistnieć do jakichś jej tylko wiadomych celów, w których ta niby wyzwolona muzyka niesie ze sobą podniesienie jego ego nawet do rangi guru. Guru może przecież w pewnym momencie już nie prosić, ale żądać, a nawet rozkazywać. I to jest cel tworzenia takich spazmatycznych kakofonii. Bycie nad i czerpać finansowe korzyści kosztem innych ludzi. To samo, jakby przyszedł do prostego, niewykształconego muzycznie człowieka ktoś i powiedział: zagraj mi na instrumencie, jak biegnie głupi człowiek. To mniej więcej poziom tych samozwańczych mistrzów i mistrzyń. Analizując tą wypowiedź, doszliśmy do wniosku, że maniacy i hochsztaplerzy dostali do ręki potężne narzędzie, które może ludziom szkodzić, zniewalać i zmieniać psychikę. Może. Z
sprawa staje się bardzo poważna, jeżeli w grę zaczynają wchodzić fale akustyczne, które generują ciśnienie akustyczne, które z kolei, przechodząc przez różne ciała, wprowadza je w bliźniacze drgania lub rezonans. Jaką macie gwarancję, że kupiony gong lub ten, który został przywieziony z Tybetu, nie został kupiony na targu od tantrycznego czciciela ścieżki lewej ręki? Taki gong jest jak wirus. Pseudoartysta organizuje pokazy gry, a raczej spazmatycznych drgawek dla ludzi, rozsiewając poprzez uderzenia w gong drgania akustyczne o określonej złej częstotliwości, które powodują rezonans odpowiednich komórek w ludzkim ciele. Początkowo jak narkotyk powoduje euforię, a po jakimś czasie zagubienie i pustkę oraz depresję. Kto z was przeanalizował drgania jakiegoś gongu? Idąc na spotkanie, gdzie prezentowane są gongi, misy, dzwony, nikt nie wie, z jakimi częstotliwościami się spotka i z jakimi częstotliwościami będzie miał do czynienia oraz z jakimi częstotliwościami będzie musiał walczyć lub też przyjąć je jego organizm. Mało tego, to wcale nie muszą być gongi, żeby wyglądały i brzmiały jak gongi. Spotyka się skręty z drutów mosiężnych, w których wplatane są inne metale, posiadające inne właściwości akustyczne, a robią to już wybitni cwaniacy. Jeżeli ktoś słyszał o kasetach synchronizujących półkule mózgowe, wie, że synchroniczną falą akustyczną jest trzecia fala, która powstaje z różnicy fal akustycznej dla lewego i prawego ucha. Nawet człowiek nie wie, że może być poddany wpływowi drgań akustycznych, które będą wywierały na nim poczucie chęci przychodzenia na zebrania grup, płacenia za słuchanie urzekającego dźwięku. Przecież właśnie na podstawie idei wydawania dźwięków z gongów tybetańskich powstały przeróżne skale dźwiękowe, zestawy częstotliwości, które odnoszą się nawet do ludzkiej oporności elektrycznej skóry. Tak, tak. Wibracje akustyczne potrafią zmienić oporność naszej skóry, a co za tym idzie, nasze nastawienie emocjonalne. Tutaj można nadmienić, że właśnie w USA opracowano nowy rodzaj domofonu reagującego na oporność naszej skóry, która jest różna dla różnych zamiarów. Zamiar jest uwidoczniony w naszym osobistym rezonansie. Ten z kolei jest powiązany z naszą ludzką elektrownią. Tak, właśnie elektrownią, bowiem każdy z nas to chodząca elektrownia, która potrafi wytworzyć aż 27 watów energii elektrycznej na dobę. Stąd też uzdrowiciele czasami tworzą na seansach tak zwane łańcuchy energetyczne. 27 watów pomnożonych przez 200 uczestników seansu daje odpowiednią energię do zasilenia idei. Ta z kolei objawia zamiary na powierzchni naszej skóry poprzez jej oporność. Teraz już można będzie wiedzieć, czy dzwoni do nas do domu listonosz, złodziej, akwizytor, czy też ktoś o gorszych zamiarach. Ktoś powie, no dobra, skoro już o tym mówicie, to jak rozpoznać, czy dane wibracje są dobre, czy złe? Tak jak ze wszystkim, co badamy, należy mieć próbkę dźwięku, trochę dłuższą niż kilka sekund. Próbkę wgrywamy do programu do edycji dźwięku, na przykład Audacity. Zaznaczamy do edycji sekundę nagrania. Przy powiększeniu graficznego wykresu fali dźwiękowej zliczamy jej ilość drgań, czyli ilość maksymalnych wybrzuszeń amplitudy. I wtedy wiemy, z jaką częstotliwością mamy do czynienia. Następnie ją sprawdzamy. Można sobie wydrukować w domu planszę ze świętymi dźwiękami solfeggio, powiesić i sprawdzić, czy częstotliwość ta się tam znajduje. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, należy jak najdalej trzymać się od generowanych przez gong częstotliwości. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że nie tyczy się to wszystkich gongów. Wszak wśród manipulantów pojawiają się też mistrzowie, którzy potrafią przekazać odpowiednie dobroczynne wibracje podczas swojego koncertu. Podobnie jest z muzyką. Mamy piękny klasycyzm, gdzie ludzie rozkoszują się częstotliwością 432 Hz i koncertami Mozarta. A obok mamy dodekafonię i muzykę współczesną pełną dysonansów, która nie przypada ludziom do gustu, a wręcz jest szkodliwa i w niektórych wypadkach prowadzi nawet do agresji. Koneserzy muzyki wiedzą,
i znają doskonale kompozytora i wykonawcę, który pożegnał się już z naszym światem. To Evangelos Odysseas Papatanatsiu. Zwany Vangelisem, grecki kompozytor muzyki elektronicznej i filmowej. Encyklopedia pisze, że charakterystyką jego muzyki jest bogate brzmienie instrumentów elektronicznych. Każdy instrument elektroniczny jest bogaty w swoje brzmienie. Widać, że pisał to laik, ale wróćmy do Evangelosa. Miał to coś we krwi, starą, niczym niezachwianą harmonię muzyczną, która w swoim pięknie stała obok najbardziej jaśniejących blaskiem kolumn greckich. Jeżeli w jego muzyce pojawił się lekki dysonans, to tylko dlatego, że Evangelos chciał wzbudzić u słuchacza uwagę i skierować ją na coś, co chciał przekazać w swojej muzyce, niczym Leonardo da Vinci w swoich obrazach. Te bajki o bogactwie brzmienia są nie na miejscu, gdyż z natury syntezatory posiadają potęgę brzmienia i generowania fal akustycznych. Evangelos robił to perfekcyjnie i śmiało można powiedzieć, że jego odpowiednio dobrana muzyka może być z powodzeniem stosowana w muzykoterapii. Tutaj niczego nie należy się obawiać. Konkludując, drodzy widzowie, bądźcie tylko ostrożni. Niech podejrzliwość, ostrożność zostanie u was wykrzesana powtórnie, jak za czasów naszych praprzodków, którzy musieli poruszać się w dzikim świecie. Ten świat jest prawie tak samo dziki jak kiedyś i należy to zrozumieć. Nie dajcie pijawkom, manipulantom i oszustom satysfakcji z tego, że was omamili pięknymi słowami, które brzmią w ich ustach tak, jakbyście chcieli. Oni mówią wam to, co chcecie słyszeć, ale nie ma to nic wspólnego z wyprowadzaniem was z jakichś wyimaginowanych ciemności ducha. Mamy w sobie iskrę Stwórcy, dbajmy o nią. Nie dajmy jej zbrukać, ani fizycznie, ani duchowo. A jeżeli już tak naprawdę chcecie nauczyć się grać na gongach, misach czy dzwonach, znajdźcie prawdziwego nauczyciela, prawdziwego mistrza. Jedźcie tam, gdzie kulturowo te instrumenty towarzyszą ludziom od tysięcy lat. Tam zapłaćcie mnichowi albo jakiemuś mistrzowi za lekcję i posiądziecie odpowiednie umiejętności. Warto tutaj zapamiętać, iż prawdziwa wiedza leży tylko u źródła.